12 lat i chodzę do 5 klasy. Do klasy. Opowiem wam o mojej babci II wojny. Moja babcia się urodziła 8 lutego 1934 roku. Żyła w Bydgoszczy z swoją mamą Zofią i swoją tatą Stefanem Suchackim. Żyło im się dobrze, było fajnie, miło. Aż do 1 września 1939 roku. Musieli iść za wojskiem, cywile. Cywile to są ludzie, panie, dzieci i starsi ludzie. Musieli iść za wojskiem, bo żeby nie zostali sami w Bydgoszczy, bo wojsko musiało iść do Warszawy, żeby ratować Warszawę. Bo niemieccy żołnierze szli na Warszawę. Wiersze na ziemi i przez morze. Przeczytam coś, co babcia napisała. Razem z mamą, bratem i mną w drogę udali się też moi dziadkowie i wujostwo. Po drodze dołączyli też inni uciekinierzy. Brat mój był w wózku, obok stała walizka. Ja szłam za rękę z mamusią. Nagle odezwały się syreny alarmowe. Uciekaliśmy, aby schować się w jakimś domu. Obok mnie był mój dziadek. Popatrzył i zapytał: Zosiu, a gdzie jest Kubuś? Mama powiedziała, że trzyma go za rękę, a za rękę trzyma mnie i walizkę, a brat pozostał w wózku na ulicy. Nie da się opisać paniki mojej mamy, ale na szczęście bratu się nic nie stało. Szli dalej i słyszeli jakieś jęki z domu. Polscy żołnierze weszli i zobaczyli, że ludzie są przybici językiem do stołu. To zrobili ich niemieccy sąsiedzi. Idą dalej i naloty są coraz częstsze. Leżą martwi ludzie, jest krzyk, strach i zamieszanie. Doszli do Sochaczewa. To jest... Sochaczew jest tutaj, Warszawa jest tutaj, a tu jest Bydgoszcz. Więc poszli do Sochaczewa. Dalej iść nie można, bo Warszawa płonie. Jest wielkie zamieszanie. Rodzina się gubi. Pozostaje moja prababcia, moja babcia i mały brat Kubuś mojej babci. Prababcia postanowiła iść znowu do Bydgoszczy. Idą przez pola. Nie ma gdzie się schować, a nalot jest. Rzucają bomby gazowe. Mają też maski gazowe, ale strach je wyjąć, bo można było za nie oddać życie. Więc biegną do tego drzewa i dużo ludzi nie udało się znowu tam dotrzeć i umarli. Babcia słyszała, jak moja prababcia się modli pod drzewem, żeby się nic nie stało. Po drodze dostaje moja babcia czerwonkę. To jest biegunka z krwią. Jedynie może jej pomóc kakao. Do dziś nie wie moja babcia, gdzie kakao dostała, ale miała i pomogło jej. Dotarli do nowego Bydgoszczy. Otworzyli drzwi, buchnęło na nich zapach ich mieszkania. Tam były jakieś dojrzałe kruszki, jakiś chleb i jeszcze tam coś.
były czyste łóżka, była radość, że znowu w domu i było bezpiecznie. Ale niestety nie było znaków od pradziadka. Pradziadek był maszynistą. On został powołany do wojska. On musiał jechać lokomotywą. On przywoził amunicję i żołnierzy. Miał pomocnika, który daje węgiel do lokomotywy. Ale nagle bombardowce nadleciały. Pomocnik tak się przeraził, że od razu wyskoczył z maszyny i zginął na miejscu. Pradziadek wypuścił parę, utrudniając pilotom trafić lokomotywę. Lokomotywa się zwolniła i sam wyskoczył z lokomotywy i schował się w lesie. 2 tygodnie wracał do Bydgoszczy, do domu. Codzienność w wojnie. Mieli tylko 500 kilogramów pakietów na całą zimę. To nie jest dużo. Pakiety to są takie rzeczy, którymi się pali w piecu. I zimy były dłuższe, zimniejsze i mroźniejsze. I więc pradziadek wiedział, gdzie jest więcej węgla, bo był maszynistą. Więc cała rodzina szła tam na to wysypisko i zbierała jeszcze gorące rakiety albo węgiel. Mieli pokaleczone ręce, ale w zimie było ciepło. Buty mieli Polacy Hulkluzy. To są buty z drewna i nie grzały. Ale babcia i jej rodzina nie musieli tego nosić, bo pradziadek robił sam buty. Podeszwa była z gumy, a u góry była skóra. Było cieplej i się nie ślizgało. Nic nie było i nie można było na przykład skarpetów cerować, jak tam była dziurka. I też nie było kupić, nie można było kupić nici i dlatego jak skarpeta miała tyle dziur, że już było więcej dziur niż skarpety, to się skarpety cerowało inne rzeczy. Moja babcia pisała, że naprawdę wszystko można było kupić na kartki. Tu jest jedłopis. Śniadanie. Tam śniadanie zupa mleczna, nazwano ją brudna woda z kaszą. Czemu brudna woda? Bo mleko było takie wycieńczone wodą, że wyglądało jak brudna woda. Też nie smakowało jak mleko. Na obiad był albo grukiew bez tłuszczu, albo ziemniaki, albo kasza manna na wodzie z marmoladą. Na kolację jedna kromka chleba z marmoladą, wodą i cukrem. Na kolację latem czasami była kiszona kapusta z jabłkami, jarzyny i grzyby jesienią. Moja babcia uwielbiała kiszone jabłka, to do dziś jeszcze wie.
Na Wigilię to była ryba, barszcz z uszkami, ciasto drożdżowe i groch z kapustą. To było jedyne dobre jedzenie. I jesienią to zbierali grzyby i mogli za to wymienić u Niemców dużo rzeczy, bo Niemcy nie chodzili na grzyby, bo się bali, że tam są żołnierze i wtedy mogło się tam zamienić. Gotowało się na kozie, to jest taki piecyk żelazny mały. Tam była taka rurka, która prowadziła do kafelkowego pieca. I ta para, albo ten dym, nagrzewał wtedy kafelkowy piec i piec grzał wtedy mieszkanie. Czemu tak robili, bo nie było gazu i też nie było wody? Bo nie było gazu, to dzisiaj też nie miało światła i jeszcze prądu wtedy nie było. Ale to, że nie było wody i nie było gazu, bo wojna była, tylko bo to już było wcześniej. Tak. Bo pradziadek pracował jako maszynista, wiedział, jak się robi lampę karwinkową. U góry puszka z wodą, tam były dziurki i kapało na karbit, na proszek karbitowy. I wtedy tworzył się tutaj gaz i zapalało się ten gaz i było światło, ale bardzo śmierdziało, ale można było cechować albo tam jakieś rzeczy. Mój pradziadek mógł być Volksdeutscher, bo pochodził z Węgier, ale poszedł z rodziną do urzędu niemieckiego i po każdym kroku mówił, jak nie rozumiecie, co oni do was mówią, to powiedzcie ich faszyzmieć. Więc tam przyszli i on nie chciał być Niemcem, bo on był Polakiem. Czuł się jak Polak. Też jakby mu było lepiej, jakby był Niemcem. Poszedł do tego urzędu i powiedział, to by było hańba dla III Rzeszy, jakbym ja był Niemcem, a moja rodzina jest dla Polski, tak, że walczy dla Polski. Więc wtedy nie powiedział, że nie, tylko powiedział, że to była hańba, że to była hańba. Wtedy w roku 1904 w styczniu Niemcy znowu szli do Niemczech, a Rosjanie przychodzili do Polski. To jest Bydgoszcz. To jest kanał bydgoski i tu jest Okole i Wilczak. Moja babcia mieszkała w Okolu. Szła po mleko na śniadanie i nagle ona mogła pójść po mleko, bo w domu, w kamienicy, gdzie mieszkała moja babcia, mieszkał stary i młody Schmidt. To stary Schmidt pracował w SS, więc wiedział, jak pradziadek odpowiedział tam w urzędzie. I wtedy od tego dnia szanował mojego pradziadka i było trochę lepiej. I ten młody Schmidt pracował w Wehrmachcie. Tak.
że Niemcy uciekają. Zobaczyła, że jakaś pani wyrzuca niemowlaka zamarzniętego na ulicę. Tak, na ulicę. To był dla niej szok. Wtedy bawiła się w śniegu. Bawiła się w śniegu i zjechała z górki. I wtedy śnieg się odsypał i zobaczyła swojego starego kolegę, Uli. Uli był w Hitchhiking i on był miły, pomagał też babci i tak, był dobry kolega. I został pochowany, tylko w śniegu zakopany. To było dla mojej babci straszne. Ale to jeszcze nie koniec. Mój pradziadek sobie dwa razy uratował życie. Raz z tym pociągiem, a drugi raz z spirytusem. Spirytus to jest wodka. Wodka. Bardzo mocna. Jak Rosjanie przyszli, to oni byli... chcieli mieć wodkę. Wódkę. I on się dwa razy tym spirytusem wykupił z śmierci. Mówi, albo zabijemy ciebie, albo dasz nam wódkę. No i on ten spirytus wziął sobie z dworca, bo oni mieszkali koło dworca i dobrze, że wziął sobie ten spirytus.